Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age 2. Tak, jesteśmy sobie w naszym domostwie, jak widać. Ja chciałam zobaczyć, czy coś mogę z nami pogadać, ale widzę, że nie. Więc moi mili, idziemy sobie w tym momencie w tym kierunku i zaczniemy sobie dzisiaj ostatni DLC, czyli właśnie pamiątka znaku zabójcy. Tak więc poproszę, czy chcesz zagrać? Poproszę, tak. Dobra, muszę mieć ze sobą Varika, tak? Okej. Okay. Ja chciałam ze sobą mieć jeszcze Fenrisa oraz Avelinę. O kurde, Bela, ale tu nie będę miała maga. Ej, najgorzej. A Varika ze sobą muszę mieć. Dobra, kij z tym, lecimy w ten sposób. Bez magów już. You've been wasting my time, Varric. It stops now. Seeker, you wound me. The champion nearly starts a war, and you're all too happy to bury it beneath your words. You will tell me about the Qunari. What's left to say? The Arashok was killed and a champion crowned. And yet we had Orlesians threatening sanctions of every kind and measure. What happened at Chateau Hain? What happened with Talis? You've heard about her? We had someone there, but they lacked your access. Whatever Talis was to the champion, it seems like it angered a nation. Thousands of lives were at stake, Seeker. Perhaps one still is. Nicely non-specific. All right, let me set the scene. An ambush. An invitation, a hunting party. All because of Talis. And of course there's no one. All I know is it had something to do with you and nobles. Edge is usually very reliable. Reliable at leading us into an ambush, you mean? Why? It's not always an ambush. Mówisz? All right. Maybe sometimes it's an ambush. And there is the champion of Kirkwall. You die today. Tylko postacie, kurczę, poboczne jakieś dostały takie fajne sceny. Badassowe. Kill her! Kill all of them! Well, what are you waiting for? Who the blaze is it? Nie. Wow! Ona ma normalnie... Laska! Jaką ty masz... Ja muszę wiedzieć normalnie, jaką ona ma klasę. Zarąbiste. Czy mi te umiejętności, czy ma ona. Bo ona ma z tego, co wie... Patrzcie, ona normalnie może rzucać właśnie sztyletami. Zarąbista sprawa. Zrobili specjalnie dla niej nowe animacje i nowe skitu. Zarąbiste. Lala! Też tak chcę. You think the crows would be better at this? They've been doing it for ages. Interesting entrance. You have some fine moves. I do, don't I? Nie, to mnie chodziło. My name is Talis, and I've been looking for you. Looking for me? Looking for the woman who has an invitation to Chateau Hain, to be specific. Oh, that's what Edge was on about. You remember? Duke Prosper, the one who fawned all over you at the Champion of Kirkwall banquet. He talked about a hunt. I doubt I'd go to such a thing. I was hoping you'd reconsider. The Duke is a delightful host, or so I hear. Let me guess, this isn't just a social call? I need to relieve him of something he has no right to possess. And I can't do it alone. You want us to be thieves? Well, stealing from Orlesians is never wrong, or so I've been told. This isn't how I was planning to ask you this,
I was picturing an introduction with less blood. What makes you think I steal things just because people ask me to? I may have talked you up a bit. Maybe more than once. Dlaczego mnie to nie dziwi? Oh, Varric. What? It's not like I'm exaggerating much. All I've heard is that you get things done. I'm hoping that's true. I suppose there's no harm in hearing you out. Looks like they were right about you. By they, I assume you mean me? Evidently. So tell me, what exactly is it you want to steal? A jewel. The Duke thinks it's valuable, and it is, just not in the way he believes. What's more, he shouldn't have it in the first place. He who wishes to walk on water must first learn to swim. Come with me to Chateau Hayne. I'll explain everything on the way. If nothing else, you get fine wine and fancy company. But I hope you want more than that. I don't like the sound of this, Hawk. You think it's a trap? Or you don't want to steal from a nobleman? Powiedziała, że jej się to nie podoba. I don't think we should be breaking laws for someone we just met. Dobra, czekajcie, chcę coś zobaczyć. Nie to, jest mi zawartość specjalna. O, udaj się do Chateau i pomóż dziwnej elfce. A, to jest zamknięte, no spoko. Antywański kruk, list. Renzo, ktoś musi posprzątać resztki Breszczota. Ten suknięty mały kasolot narobił bałaganu, kiedy go przesłuchiwaliśmy, ale mamy to, czego nam było trzeba. Hawk będzie dziś wieczorem na targu w Górnym Mieście. Przekaż pozdrowienia od rodziny Lorda Friedricha. Znamy typa? Nie wiem. Jest skrzynia jakowaś, to sobie oczywiście przeszukamy. No spoko. Tam nie pójdziemy sobie, bo Górne Miasto po prostu nie jest takie gościnne nagle. Pierścionek jakiś, dobra. Wobec tego do wyjścia, czy możemy jeszcze pogadać z Talis? Aha. No dobra, to ruszamy. W takim razie. O! O! Bethany! Patrzcie, wy ją mamy! Ale ja ich chciałam, przyznam bez bicia, Varricka i Fenrisa wziąć ze sobą. I właśnie Aveline, tylko że widzę, że ja muszę Talis wziąć tak czy siak. Biorę Fenrisa na pewno, to na bank, ale widzę właśnie, że mogę Bethany wziąć. Ej, to by było miło w sumie z nią gdzieś pół. A, w sumie bierzemy Bethany, koniec, kropka. The jewel we're after is called the Heart of the Many. Interesting name. Interesting jewel. All I care about is getting it away from the Duke. Here's the problem. The heart is in a vault, behind who knows what kind of traps. Protected by a private army of Orlesian chevaliers. All inside a fortress that was designed to be impregnable. No nie, no to zapowiada się łatwa robota. It's on the side of a mountain, in the middle of nowhere, surrounded by monsters. Fajnie. A w ogóle zobaczyłam, że w Dragon Age 2 najwyższy poziom to jest 50. Dear Prosper, when is this going to get started? Presently. All right, everyone. You'll know the tradition, yes? The first to find and slay a wyvern wins the honors of the evening. And bragging rights, of course. Wyverna. Good luck to you all. Lovely day for a hunt, don't you agree? Very outdoorsy. Ah, the champion of Kirkwall. These are honored guests. Please excuse Gahir. A polite bodyguard is a contradiction in terms, or so I am told. A chastened? Here? Ah, yes, you are Ferelden, aren't you? You would know of his people. They traded in Lothering sometimes. My family never had a problem with them. See that, Gahir? Now you have someone to speak to. He's so very chatty, let me tell you. And who is this lovely specimen? You flatter me,
Your Grace. I must say I didn't really expect you. I already have an Amel, you see. Or Orc, I suppose it is. A Grey Warden, no less. How they have suffered the blight this long with specimens like her, I will never know. Sister? Perhaps you should join forces to avoid any appearance of collusion between parties. At any rate, I won't keep you from the hunt. Wouldn't want you to fall behind the others, yes? I don't think I've ever encountered a Wyvern before. And why would you? There are exceptional beasts, magnificent cousins to the mighty dragon. My only advice, beware their poison. It's the deadliest thing about them, as well as the most valuable. Their poison is valuable. Indeed. From it can be brewed Aquae Lucidius, a libation adored even by the Empress herself. The nobility feast upon poison. How appropriate. But here you are, wasting valuable time on questions. Do you wish the others to beat you to the prize? It will be an interesting diversion, I'm sure. Good luck to you, my lady. Remember, fortune favors the bold. No dobra. Awans, awansuj Talisa poziom, aby zmienić umiejętności. I never expected to meet you here. But I suppose it's a nice surprise. I never expected to meet you here. But I suppose... Nie pogadasz ze mną, co ma 25. Widzę zdolności, co ty masz? Wtyczka, tak? Talis najwyraźniej ma wiele talentów powszechnych wśród włamywaczy, gdzie się tego wszystkiego nauczyła. Aha, widzę, że jej usunęło chyba wszystkie umiejętności oprócz podstępu. Ale mnie bardzo ciekawi... Laska! Co ty masz, kurka wodna, wyposażone? Catherine! Ulepszy się podczas awansu na kolejny poziom, to samo. Ograniczenie Talis. Okej, okay, ale widzę, że mogę ci coś dać, to dam ci z miejsca. Ty masz tutaj coś wyposażonego, pochodnia Falandina. Ale to jest... A nie, to jakby było lepsze, no proszę. Kostur skażonego sercu drzewa, ale to jest właśnie ograniczone do niej, to już olać. Dobra, zdolności w takim razie dla niej. Co ty tu masz? Zatuszowanie, Talis znika w cieniu i natychmiast... A, widzę, że to są takie cienia i skrytobójcy. Naraz. Talis znika w cieniu i natychmiast pojawia się obok wybranego celu, kneblując go. Cel przez pewien czas nie jest w stanie używać zaklęć i talentów. Po wykonaniu tego manewru, Talis pozostaje ukryta. Nieźle. Egzekucja. Natychmiast zabija słabych wrogów. Tym ci, którym uda się przeżyć, otrzymują potężny cios krytyczny. No to tak samo jak skrytobójstwo. Ciu, prawda. Płaszcz. Talis korzysta z rzadkich zdolności niejasnego pochodzenia, by okryć się płaszczem chroniącym ją przed magicznym atakiem. O, proszę, ciekawe. Likwidacja. Egzekucja zadaje teraz trafienie krytyczne nawet wrogom niewrażliwym na nie. Jest też o wiele groźniejsza przeciwko celom kruchym. Magiczny dotyk. Egzekucja staje się szczególnie skuteczna przeciwko użytkownikom magii, którzy zostają automatycznie ogłuszeni i otrzymują o wiele większe obrażenia. Okej, okay, fajnie. Tutaj sztylet. Gdy Talis jest chroniona płaszczem, automatycznie kontratakuje wrogów, którzy rzucają na, nią zaklęcia. Nie do złapania. Talis rzadko stoi długo w jednym miejscu. Większość wrogich ataków po prostu chybia. Opanowanie. Talis nigdy nie daje się zbić z tropu. Dobra. W takim razie tutaj sobie właśnie uzupełnimy. Wiecie co, ja bym jej może podstęp uzupełniła, skoro i tak ma właśnie zaczątki w tym kierunku. Dobra, ma kamuflaż, tak, cichy bieg. Łotrzyk nie musi już zwalniać podczas kamuflażu, szybkość ruchu, bardzo proszę. Łotrzyk może się teraz ukrywać przez dłuższy okres czasu, a przejście w tryb ukrywania się jest dla niego mniej męczące. Okej, okay, zasadka. Łotrzyk zadaje automatyczne ciosy krytyczne, o ile atakuje z ukrycia. Ta zdolność łączy się z innymi talentami, takimi jak grat strzał lub cios w plecy. Okej. Okay. Trwały całun. Łotrzyk jest mistrzem kamuflażu. Jeżeli przebywa w ukryciu, a jednocześnie jest zasłonięty, może wykonać jedną czynność, taką jak atak lub użycie przedmiotu, nie wychodząc z ukrycia. Tracić wtedy tylko efekt zasłonięcia. Przy kolejnej czynności nadal będzie musiał wyjść z ukrycia. Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z innymi zdolnościami wzmacniającymi kamuflaż, takimi jak zasadzka lub zasłona cienia. Taktyczny odwrót. Ucieczka łotrzyka jest tak błyskawiczna, że wrogowie zostają czasem na chwilę ogłuszeni. To jest do uniku.
Co my tu mamy? Subtelność. Łotrzyk świetnie opanował sztukę subtelności i odwracania uwagi, stwarzając dużo mniej zagrożenia swoimi atakami i zdolnościami. Na skutek tego przeciwnicy są mniej skorzy do atakowania go. Okej. Oddech kameleona. Łotrzyk rzuca fiolkę, która po rozbiciu wydziela chmurę dymu, zasłaniającą na pewien czas pobliskich sprzymierzeńców, co oznacza, że wrogowie będą mieli problemy z trafieniem ich. Chmura kameleona. Łotrzyk otrzymuje dostęp do silniejszej wersji oddechu kameleona, który trwa dłużej i zasłania większą grupę sprzymierzeńców. Okej. To potwierdź w takim razie. I ostatnie, co ja ci uzupełnię, to dwie broni. Tutaj akurat już uzupełniam bez pardonu, że tak to ujmę, bo tam już czytałam. Dobra, Bethany, jeśli o ciebie chodzi, a ty w ogóle, czy ja dla ciebie miałam jakieś atrybuty? Chyba nie, tylko zdolności, tak mi się wydaje. Bethany, uzupełnimy ci troszeczkę siłę woli. I tak, 2 w spryt, 3 w magię, 2 w zręczność, 1 w siłę i reszta w magię. Dobra. Tak, to mag mocy ma uzupełnionego... Aha, nie na maksa, bo ja wtedy nie miałam umiejętności, żeby je uzupełnić podczas przechodzenia dziedzictwa. No dobra, to co my tu mamy? Uderzenie telekinetyczne. Wybuch telekinetyczny tworzy teraz potężną falę mocy. Siła fizyczna. Skraj otchłani. Wpływ otchłani ściąga teraz ku sobie wrogów na większym obszarze. Furia stwórcy. Pięść stwórcy może teraz być używana częściej. Młot stwórcy. Pięść stwórcy uderza teraz przeciwników na dużo większym obszarze. Przeciwnicy chwiejący się od ciosów wojownika są szczególnie narażeni na ten atak. Okay, potwierdź wobec tego. I co by teraz ci tu uzupełnić? Aha, ja jej w magię tajemną inwestowałam, zdaje się, bariera. Bariera skutecznie osłania swój cel. Aha. Ale ja tego nie chciałam, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj, mistyczny mur. Mistyczna tarcza chroni teraz całą drużynę. Fajnie, zwłaszcza, że ona powinna mieć automatycznie włączaną tą mistyczną tarczę, więc spoko. Gabriel niejaki, stoiska łowieckie. No właśnie widzę, że masz tutaj sklep, importowane antywańskie ostrze. Co? Nieważne. Aha, to jest jakieś dziwaczne. Zaklęty cienki sztylet. To chyba nie będzie dla mnie nijak dobry, wydaje mi się. Tu mogę posprzedawać jakieś rzeczy. To chyba sprzedam jednak. Chociaż w sumie nie wiem. Fenris, weź ty mi powiedz, czy coś z tego by było lepsze dla ciebie? To niespecjalnie. Kwiat niespecjalnie, a to jest już długi miecz, a nie dwuręczny, więc już olać. Bo tylko Fenris jest kimś, kto włada dwuręcznym, dlatego patrzę na niego, że tak to ujmę, czy dla niego by było jakieś lepsze. Trochę tego mam. Dobra, zostawię to póki co. W takim razie runę męstwa, śmieci sprzedam, okej. Okay. Możemy iść dalej. Książę Prospery i Kahir. Aha, fajnie, a książę? O Jezu, coś gadał. Come, Kahir. The hunt has begun. We have much to do. Dobra, a ty coś powiesz ciekawego? Enjoy the hunt, my friends. Slaying a wyvern is a treat indeed. I guess this means we're going on a hunt. And here I am without my feathered cap and team of basset hounds. Act like any other hunter for now, but don't get too confident. These things are related to dragons. And you're up to something. Of course you are. It seems that way. Just don't embarrass yourself. Well, back on topic. The important part is the celebration the Duke will hold afterwards. In the keep. That's our way in. Coś jeszcze powiedz ciekawego? Nie. Fenris? A ty coś mówisz ciekawego, Bethany? Czy dalej to samo? I never expected to meet you. Ale to samo, okej. To nieważne. Gabriel, co tam powiesz? You have come a long way to join our Duke, sirrah. You'll pardon me for saying that you do not seem like a hunter. A word of caution, since you are new to this. Wyverns spit venom. Their victims suffer terrible pain before they die. Death is always the result, then. Depending on exposure, it may take days. But yes. Death is always the outcome if the poison isn't treated. Since people hunt these creatures successfully, I imagine there's a trick to learn. Ah, there are many tricks. It is best not to face the beasts head on. Flank them. Blind them if you can. I have no doubt this will be a challenge, but I'm sure it's a worthy one.
May Andraste keep you safe. If you fail to avoid the venom completely, there are treatments. A distillation of herbs, equal parts Drakevane, Andraste's mantle, and Winterberry, can counteract the poison. May the Maker's luck grace your hunt. Be safe, Syrah. Dzięki, preparat mistrza. Stary mistrz łowiecki wspomniał o lekarstwie nawet wiwełny. Wiwerny, tak, jeszcze czego, cholera jasna. Dobra, możemy iść w takim razie na tereny łowieckie. Stop making such a fuss. O co ci chodzi, typie? Nieważne. Skuteczność runy, przynęta na wywerna. Poczekajcie sekundkę w ogóle, bo tak... Aha, no nie ma żadnego... Wow, jaki pancerz! 668. Nieźle. A Bethany? No, ona ma tutaj symbol obronny rodu Amel. Aha, ona nie ma żadnego miejsca na runę, z tego co widzę. To by mi dała na chwilę obecną, no bo to jest lepsze ostatecznie. No, czerwona stal. No, trochę jest lepsze. Tylko, że to ma właśnie ograniczenie. Dobra, to jej to zabiorę i schowam po prostu w skrzyni lodowej. W sensie w schowku. Czyli ty masz w końcu coś nowego? Bethany! Okej, można i tak. Dobra, będę to musiała kiedyś sprawdzić, jak to się przechodzi, w sensie jak to wygląda ogólnie. Będę musiała po prostu sprawdzić z innymi drużynami, jak to jest, bo generalnie zależy od tego, kogo ze sobą weźmiemy, będziemy mieć inne zadania poboczne. Akurat tyle to ja wiem. I szczerze przyznam, że chciałam tutaj zabrać Avelinę oraz Varika, natomiast myślę, że ja kiedy indziej coś takiego zrobię, bo jednak faktycznie kwestia jest taka, że ja... O, smoczęta. Fajnie, nie ma co. O Jezu. Czekajcie. Weźmiemy sobie o... I jeszcze... Dobra, o Jezus Maria, ile ja mam efektów na sobie. Ładnie. Fajnie. Ej, no serio, zadowala mnie to w sumie, smoczę, tak? Swoją drogą, ja dostałam jeszcze jakieś zadanie. Przynęta na wiwernę. Znajdź przynętę i miejsce, w które można zwabić wiwernę. I serce wielu. Dobra, smoczę w takim razie. Not our prey, I suspect. Do dragons and wyverns even mix? I don't think so. So if we drop part of this in the right spot, we might lure a wyvern out to protect its territory. Good thought. Do that. Aha, okej. Dobra. Nie sądziłam, że to się tak uda. Dość prosto. Bo powiedzmy sobie szczerze, to było dość proste. Pamiętam, że jak za pierwszym razem przechodziłam, to trafiłam tutaj na dialog, który mnie niesamowicie rozbawił. Willing to involve yourself in the affairs of others, Hawk. Możliwe. Each time you put yourself at risk, one day you will not be so lucky. You have a better idea. Guard what you have, keep your head low. That sounds like a way to go through life without ever knowing anyone. I suppose so. How well has that worked for you, Fenris? Oj, uwielbiają sobie dogryzać, z pewnością. Cóż, jakby nie było, są w związku, prawda? W sensie mam wrażenie, że przepis na udany związek to jest takie delikatne dogryzanie sobie. A ja chcę! Starożytny ołtarz. Ten tak? Mówiłam ci, żeby tego nie dotykać. Podniebny koszmar. Nie dotykać. Podniebny kultysta. Podniebny kapłan. Prawda? Podniebny koszmar w ogóle się przeteleportował z dala. Halo, odzwyczaj do mnie.
Hamie, prostaku jeden. Chodź tu. O, idealnie. Lewego? Jezus Maria, boję się. Inny wojownik, jest na... tak, gdzie jest Bethany? Gdzie ty padłaś, laska? Jezus Maria, jak ja bardzo nie widzę. Gdzie ona padła? Tutaj ona padła, poznaję tego chuda. Dawaj, że. Dobra. A podmiotnika kłamie. Dobra. O, wcale spadła. Fajnie. No dobra. Elegancki, runiczny kostur. Ten koszmar cały podniebny. To było ciekawe, muszę przyznać. O Jezu, świetny kafar, jakieś ten, pieniądze. Dobra, moje drogie, w takim razie sobie weźcie, proszę, zestawy do leczenia ran, skoro żeście już doznały obrażeń. O, krew. Dobra, coś tutaj mogę? Aha, w ten sposób. Lot of blood. Would that be prey or from a wyvern itself? I've heard they fight for dominance. Can't be gentle. Maybe we can use some to draw out rivals. Added to what we have already, is it enough to draw one out of hiding? I'd say so. A little one. Probably all we need. In the right spot, no doubt. Dobra, w takim razie ja już stworzyłam, można powiedzieć, przynętę na wivernę, tak? Prawdopodobnie powinnam to zrobić w jakiejś innej kolejności zgoła. Silva! Here, boys! Łowca. Have you seen a pair of corsairs? I've been calling and calling, but it is no use. Nicodemus should know better. But Sylvain never had an ounce of sense in his head. Slow down and tell me what happened. My hounds have disappeared. They took off after a stag, and the Maker only knows where they've gotten to now. Please, you must help me find them. If I see your dogs, I'll let you know. May Andraste guide you. Sylvain, dinner time! Zaginione ogary. Coś ja się nie dziwię, że jemu na nich zależy w końcu, kurczę. No niektórzy się związują niesamowicie z psami. Fajne w ogóle jest to, że jest tutaj osobny motyw muzyczny. Podoba mi się, muszę przyznać. Dobra, żebym ja pamiętała, gdzie te ogary były, to jest trochę inna sprawa. Czy to są ogary? Czekajcie, wezmę sobie, zapiszę może. To jest do leczenia ran. Dzień dobry. I'm told weavers roost in the trees. Perhaps if we shake them. Hunting for sport. Is it wrong of me to cheer for the wyverns? Just ignore them. Wiesz, ja tam cię nie obwiniam. Fenris. Dobra, ale tutaj chyba nie ma nic specjalnego dla mnie, więc po prostu się przejdziemy dalej. Wydaje mi się, że te psy nie... W sensie, że tych psów nie było tam jakoś, jakbyśmy się cofnęli, więc już olać tę sprawę. Byłych wytrzymałości. Przepraszam, czy za mną biegnie pies? Dobra, wydawało mi się przez chwilę, że to tam obiegnie pies, ale nie, on po prostu przybiegł tutaj i tyle. Ale jak mówię, przez chwilę mi się wydawało, że... no. Smocza żyła. Co żeście znaleźli, typy wy? Czekajcie chwilkę. Tereny łowieckie zachodnie. Smocza żyła. Sobie zbiorę może smoczą żyłę. Aha, no tak. Preparat mistrza. Zaktualizowane zadanie. Tam jest pewnie przejście na tereny łowieckie wschodnie, a ja póki co pobiegnę za tymi panami, którzy tam powiedzieli, że bestie znaleźli. I w ogóle, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tutaj widzę, że już mi oznacza tereny jakieś. Dobra. There is something in there.
A nest, perhaps. Raczej nie wiwerna. Co to jest? Ogromna poczwara. A nie, to fajnie. Dobry. Poczwara, nie no, fajnie. Co to jest, ta cholera wie? Dobra. No to pozdrowia poczwara. Dobrze, czarna poczwara. Więcej ich idzie. One mają właśnie swoje gniazda i one przy nim właśnie sobie żarują jakoś. To jest dobre pytanie. Ghasts. Cave creatures. They don't come out on the surface much, however. Aha. Czy to tylko worle takie, kurczę? Poczwary? Wystaw do leczenia ran. No niestety zgoła umarli panowie. Co tutaj dalej jest? Nie dowiem się w tym momencie. Okej, okay, rozumiem. Mała poczwarka i tak dalej. Dobra, bierzemy znak z czegoś tam. Nie. Kogo by to obchodziło? Idziemy dalej w tym kierunku, skoro jest jakieś przejście, jakaś ścieżka. Aha, widzę, że tutaj coś jest. Zagubiony uczony. Cold. Dobry? Oh, blessed Andraste, thank you. I thought I'd die out here. I've been trapped here since last night. Were you injured? Why were you out here? The gas that chased me here got a few scratches in. But I'll heal. The truth told, I'm not looking for the Wyvern. I'm a scholar from Cumberland, researching an Avar cult that once lived here. They worship the Lady of the Skies to the exclusion of all other gods. I'm searching for their shrine. I think I've been to your shrine. There were nothing but angry spirits at the site. Nothing else? Pity. I had hoped... Oh, well. Rumors say they were driven from their last refuge. They left a great treasure in the goddess's keeping. But the mountain has defeated me. Please, take my research and see if you can do anything with it. I will try to make it back to camp. Good luck to you, Sarah. Zobaczmy. Kult niebios, tak? Uczony zostawił swoje notatki o pewnym kulcie, jeśli uda ci się znaleźć jeden z jego ołtarzy. Dobra, wobec tego to chyba się będziemy wracać, prawda? Właśnie widzę, że jeszcze to jest zadanie oznaczone na mapie. Odprowadzę cię, panie! Nie, na pewno mi zniknie gdzieś w powietrzu, ale póki co biegniemy z nim. Bo jednak wiemy, gdzie jest ten kult. Do we expect to find this thing? Do we even want to? The sooner we get the hunt over with, the sooner we'll be at the chateau to finish this. Szkoda, że Bethany się nijak nie włącza. Trochę przykro. No przykro mi po prostu trochę z tego powodu. Just how long has this Wyvern hunt been going on? It's an annual tradition the Mall 4 began to keep the population down. They breed quickly. Elves too. We're plucky that way. Well, there's no annual elf hunt. Yet. And the Orlesian nobility is only too happy to help out. It's a game. The Molfors are so close to the Empress, so anything that pleases them is worth pursuing. Plus, you should really try the Aquae Lucidius. You'll be seeing purple dragons in the sky for days. No thanks. I'd rather remain effective. No dobra. No uwaga, Fenrisa mnie rozbawiła o tym, że elfy też się mnożą bardzo szybko. W sensie, coś z prawdy może w tym być, ale w dalszym ciągu zabawna trochę, uwaga. Someone's left us a present. Co? Gdzie? Jak? Płaszcz Andrasty? O to chodzi? Nie wiem. Is that? Wyvern's mating? Could we mimic that? No. Oh, the sound. Right, yes. I can try that. Okej. Czy ktoś tu został przygnieciony serem?
Czy mi się tylko wydaje? Piękna sprawa. Jezu, niesamowite. Aj, aj, aj. Ciekawe rzeczy tu znajdujemy. Przegnieciony serem. Ja pierdniczę. Jakim cudem? Aha. W ogóle ty coś masz nowego do powiedzenia? Nie. Aha, mi nic nie powie, bo się baguje zgoła. Dobra, pędzimy w takim razie do tego ołtarzu. Tutaj będzie mi najlepiej chyba. Trochę ciężko zobaczyć to przejście właśnie między drzewami. Tutaj jest łowca ten cały. Wydawało mi się, że on ma jakoś na imię, ale nie. To tam Gabriel był, a propos preparatu mistrza, zdaje się, on był nazwany. Dobra, no czyli po prostu znajdujemy sporo podpowiedzi do tego, jak a propos tego, jak zwabić wiwernę, starożytny ołtarz. Ja sobie... Nie powiecie? Znaczy ja wiem, bo ja przeczytałam po prostu w internecie mniej więcej. Zapisik. Tak, usłyszałam, że księgi pani się nie opłaca brać. Natomiast jestem ciekawa, co się stanie. Kult niebios. A, no tak, przecież tutaj... Czekajcie chwilę, wezmę sobie, wczytam grę, bo jestem czegoś ciekawa. Jeszcze jedną bohaterką Kirkulsk. O, wezmę sobie te dwa. Dobra, to biorę wszystko w takim razie. Zaktualizowano kodeks. Iki. I to jest, rozumiem, zakończone zadanie. Tak, bo jest też kwestia taka, że zdaje się, że gdybym wzięła w tym momencie jeszcze tą księgę pani, to by się zjawił ten koszmar, a że ja wcześniej naruszyłam ołtarz, no to się wcześniej zjawił ten cały koszmarek. I no, przez to nie pojawił się teraz. Mówiąc najprościej, rzecz jasna. Okej, to w takim razie wracamy się mniej więcej do miejsca, w którym byliśmy poprzednio. Tak mniej więcej, a byliśmy przy przejściu do wschodnich terenów łowieckich, jeśli ja dobrze kojarzę. Chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej. Jeszcze sobie rzecz jasna sprawdzę na mapie, czy wszystko jest odnalezione, ale póki co... Never mind this lot. Ajajaj. Oni chyba lubią właśnie grać na nosie tym wivernom. Sport narodowy normalnie. Tak, natomiast w tym momencie sobie, moi mili, przerwiemy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. A jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję nowa towarzyszka. Będzie mi niezmiernie miło ponad to, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz zostanie mój kanał. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!